Panie dyrektorze, 21. spotkanie rodzin muzykujących w tym roku w Celbowie. To już 21. A więc ta tradycja wciąż rośnie, nabiera swojego znaczenia i myślę, że ten temat rodzin muzykujących w gminie Puck, w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck stanowi ten element, który z jednej strony bazuje na tradycji, na rozwijaniu tego ruchu muzycznego w ramach rodziny, a z drugiej strony jest to znakomita integracja wokół tematu, który dla każdego jest bliski, muzyki. A więc to 21. spotkanie rodzin muzykujących, myślę, że nabierze swojego charakteru i w tym wydarzeniu dzisiaj, 13 grudnia, jak i z pełną, piękną, szeroką perspektywą na przyszłość. 7 rodzin, które są właściwie związane od samego, prawie od samego początku z funkcjonowaniem tego festiwalu rodzin. Myślę, że ta liczba jest dla nas i symboliczna, i wiele znacząca, ponieważ udowadnia, że istnieje potrzeba takiego spotkania. To celowo wybrane tutaj na ten koncert ma też swoje miejsce w pamięci. Tu mieszkał pan Jarzębiński, który wielokrotnie ze swoją rodziną brał udział w tych naszych spotkaniach muzycznych i pamięć po nim tutaj nabiera też swojego znaczenia. 21. spotkaniu rodzin muzykujących. Tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, tak rozmawiamy tutaj z gośćmi z Sieraklowic, z rodziną Klasa, które mają szersze rozeznanie, mówią, że my już jesteśmy jako jedyni, gmina Puck, gdzie w skali województwa pomorskiego odbywają się spotkania rodzin muzykujących. Ta tradycja trwa już 21 lat. Tak pokrótce przypomnę, że w 1995 roku rozpoczęło się to wszystko w Strzelnie. I wtedy to było w różnych miejscowościach. Było to w Strzelnie, w Żywiszewie, w Mieroszynie, w Mechowie, w Leśniku, w Domatowie. A dzisiaj spotykamy się w Celbowie. Tak w ogóle odbywamy te spotkania tak troszkę szlakiem rodzin muzykujących. Tutaj chcę wspomnieć, że w Celbowie pod koniec lat 90. występował na spotkaniach rodzin muzykujących pan Dobrzyniusz Jarzębiński z swoim bratem, który już niestety nie jest wśród nas. W związku z tym też tak gwoli pamięci dla tego człowieka zorganizowaliśmy to spotkanie właśnie tu. To sama myśl wyszła od tego, że to piękno, które jest w rodzinach, bywa, ale właśnie tylko w rodzinach. I dlatego chcieliśmy na piedestał publiczny podnieść to, co jest takie piękne w naszych rodzinach. I dlatego też właśnie w 95. po raz pierwszy zorganizowaliśmy to spotkanie, ażeby te rodziny były jedną z wartą rodziną muzykującą, a my przy okazji jako widzowie uczestniczylibyśmy razem z nimi w takiej wspólnej piesiadzie kameralnej jak dzisiaj. Organizatorem imprezy jest każda z samego początku placówka Gminna Kultury, teraz Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck. Witamy pana dyrektora Ośrodka Kultury, pana Jana Zetlana. Poproszę. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo gorąco witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, czyli rodziny muzykujące i zacnych gości, którzy ten dzień dzisiejszy pamiętnią swoimi wspomnieniami gorącymi, ciepłymi, ponieważ zapowiada się dobra impreza. Impreza, która związana z Ośrodkiem Kultury ma na celu emanować pełną integrację, także rodzinną, także tą społeczną, dzięki której my możemy w sposób niewątpliwie spokojny i otwarty ten dzisiejszy dzień przeżywać, bo historia kołem się toczy. 13 grudnia kojarzy się nam z sytuacją, która na pewno dla niektórych, może tu nawet i obecnych, doświadczeniem dobrym nie była. Ale odsuwamy to w tło, nie zapominając, ponieważ takich rzeczy zapomnieć nie można, jakichś złych rzeczy, obyśmy my w pamięci budowali sobie to dobro,
dzięki któremu my tu dzisiaj jesteśmy. Dobro, które będzie nas jednoczyć. Szanowni Państwo, Celbowo zostało wybrane celowo. Tak jak Pan Brunon powiedział, chcemy pamiętać o osobach związanych z naszą, z naszym festiwalem, z naszym spotkaniem rodzin muzykujących. Pan Eugeniusz Jarzębiński w naszej pamięci jawi się wciąż jak żywy, a więc pamiętajmy o nim. Ta radość dzisiejszego dnia, która zakwitnie tutaj na tej scenie i w naszych sercach na widowni, ma na celu pobudzenie wszystkiego tego, co ma służyć dobru wspólnemu. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie i życzę dobrej zabawy. W niedzielę Gaudetę cieszmy się, więc pamiętając o tym, że już wkrótce święta, dzisiaj 21 spotkanie. Oficjalnie nie jest ono nazwane festiwalem, a więc 21 spotkanie rodzin muzykujących. Niech zaistnieje i zagości wśród nas. Dzisiaj wśród nas jest 7 rodzin muzykujących i chcielibyśmy teraz przedstawić. Po pierwsze wystąpią Państwo Bożena i Andrzej Potrygus ze Strzem. Prosimy Was. Gdy gwiazda zawsze
Wypunktowane z sekundami, minutami. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wrze, a żółka ma. Thank you.
Jak przez wiele była,
Obdarowujemy zespół rodziny Hyłan. Przypomnę tylko, abyśmy nadmienił, że zespół ten w ramach spotkań rodzin zagranicznych
Well, I'm fighting my own mind.
pradziadek. Proszę Państwa, a więc zaczynamy do uczty muzycznej. Na początku wesoło, radośnie, serce w plecach.
nocą, nocą, każdy ma szczęśliwe. Najistotniejsze, najcenniejsze. Muzyka
jest pasją życiową. Ona konstytuuje człowieka, tego, który ten talent posiada. Ci, którzy go nie posiadają, cieszą się razem z tymi, którzy oferują to wielkie, to piękne, wspaniałe, co rzeczywiście kreuje naszą, może nawet szarą, a może przede wszystkim szarą rzeczywistość. Ten 13 grudnia dzisiaj jest, ma gdzieś w kontekście ten smutek, tą nostalgię, która gdzieś tam pozostaje w nas. Ale zapomnijmy o tym. Dzisiaj jest piękny dzień. Gaudete. Cieszmy się. Niech ta trzecia niedziela Adwentu wprowadza nas w zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Tak jak kiedyś nad kamienistymi wzgórzami Betlejem zabrzmiał głos: chwała na wysokości, Bóg się wam narodził. Tak to dzisiejsze spotkanie niech odezwie się tym wspaniałym, pięknym echem. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym roku pięknym, wspaniałym klimacie tego spotkania rodzin muzykujących. Dziękujemy bardzo. Wszystkich Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo wszystkim artystom i Państwu za przybycie.